Fotel lidera odzyskany? Pora na ćwierćfinał Pucharu Polski. W środę Lech Poznań pojedzie do Zabrza na mecz z Górnikiem. W poprzednich etapach tych rozgrywek Maciej Skorża dawał pograć zawodnikom rezerwowym. Ja nie spodziewam się takiej rotacji, jaka była w poprzednich fazach Pucharu Polski, gdzie Maciej Skorża właściwie wystawiał drugi skład. To równie dobrze moglibyśmy nazywać tamtą drużynę Lechem półtora Poznań, bo tak jak Lech ma przecież rezerwy w drugiej lidze, to jest drugi zespół, ale w tamtych meczach oglądaliśmy właśnie drugą jedenastkę pierwszego zespołu. Tutaj czegoś takiego absolutnie się nie spodziewam. Poziom trudności względem poprzednich faz Pucharu Polski rośnie. Górnik Zabrze to obecnie szósta drużyna Ekstraklasy. W tej edycji Pucharu Polski wyeliminowali m.in. Radomiaka Radom czy Piasta Gliwice. Z Lechem Górnik mierzył się w grudniu. Wtedy przy Bułgarskiej 2-1 wygrał Kolejosz. Jednak już wtedy Zabrzanie pokazali, że nie boją się faworyzowanych rywali. Bardzo wysoko nam poprzeczkę postawili. W tym meczu przegrywaliśmy, dopiero w końcówce spotkania udało nam się wygrać. Nawet mocniejsi rywale muszą się obawiać tego, że Górnik podejdzie wysoko, agresywnie, będzie starał się szybko przeprowadzać swoje szanse, więc nie spodziewam się takiego obrazu meczów, jaki często widzieliśmy w Ekstraklasie. Lech w tym sezonie znacznie lepiej gra na własnym stadionie. U siebie Kolejusz jeszcze nie przegrał. Na wyjeździe zdarzyło się to 3 razy. My, piłkarze, nigdy nie staramy się tak rozpatrywać to w tych kwestiach. To raczej takie są ciekawostki pozaboiskowe. Lecha zawodzi brak cierpliwości, brak wyrachowania, brak takiego klinicznego spokoju pod bramką przeciwnika. Lech, to widzimy to po statystykach, tworzy bardzo dużo sytuacji strzeleckich na wyjazdach. Czasami nawet więcej niż w meczach domowych, tylko ma problem z finalizacją. Czy Maciej Skorża znalazł na to lekarstwo? Przekonamy się w środę. Początek meczu o godzinie 18:00.